Dnia 14 lutego 2018 roku. Do wójta gminy Magnuszew Marka Drapały. Zwracam się jako sołtys wsi Aleksandrów do wójta gminy Magnuszew Marka Drapały. O nakazanie geodecie Wdowczykowi wraz z właścicielem oraz panem Stanisławem Figlewiczem, którzy byli przy pomajarach z dnia 21 września 2017 roku, gdyż jako wójt gminy może nakazać usunąć słupki geodezyjne jako i słupy, które są utrudnieniem dla większych pojazdów. Gdyż wójt gminy Magnuszew sam powiedział, że pomiar sąsiada jest nieważny. Więc dlaczego stoją słupy? Jako sołtys wsi Aleksandrów proszę wójta o przychylenie się do mojej prośby jako i do pisma. Ja niżej podpisany najważniejszy pan na wsi sołtys wsi Aleksandrów. Adam Szczepański. Pan Marek Drapała nie dotrzymał deklaracji złożonej sołtysowi. Słupków geodezyjnych nie wykopał, pomimo iż podejmował wielokrotne próby, można by rzec, że zmarnował całą kadencję oraz ogromne środki finansowe na mierzenie drogi w Aleksandrowie, a na koniec urząd gminy wyraził zgodę na wybudowanie ogrodzenia. Człowiek, który nie potrafił załatwić tak prostej sprawy w sposób cywilizowany, jest wójtem.